Cześć, Sławek Bryłka. Cześć, Marek Kurnatowski. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z Wami i chcieliśmy Wam serdecznie podziękować za udział w naszym festiwalu Rock'n'Rolls Fest edycja 4 2016 w Kutnie, który odbył się na Józefowie. Chcieliśmy podziękować serdecznie za udział, bo frekwencja była dużo większa niż w poprzednim roku. Także myślę, że się pobawiliście. Ci, co byli z nami, fajnie się bawili. Było dużo ludzi przyjezdnych, także też chcielibyśmy podziękować osobom z zewnątrz, bo przyjechały do nas osoby z takich miast jak Częstochowa, Piotrków Trybunalski, Włocławek, Płock, Gostynin, Łódź, Warszawa. Razem z kutnowską publicznością stanowili i frekwencję, z której jesteśmy zadowoleni. Jedziemy w górę mapy, może jest na północy. Widać, że w Kutnie są fajne imprezy. Ludzie to z zewnątrz też doceniają. Także zapraszamy za rok serdecznie. Jakieś plany na przyszły rok już są? No, plany w naszych głowach są zawsze na przyszły rok, no ale jeszcze to jest troszeczkę za szybko, żeby o czymkolwiek mówić. No, mamy w planach to, żeby ta edycja następna, piąta, to będzie już mały jubileusz, żeby się odbyła. No, na pewno będziemy miksować style muzyczne, dlatego że w tym roku postanowiliśmy tak zrobić. Publiczność była zadowolona, dziękowała nam za wybór zespołów i będziemy w tym kierunku szli. Pozdrawiam. I dziękujemy. Dzisiaj mogę Wam powiedzieć ze sceny, że dowiedziałem się, że mam w drodze 6. wnuka. Moja trzecia córa dzisiaj mówi: tatuś, będziesz znowu dziadkiem. Naprawdę, 6 wnucząt to już jest coś. Ale pamiętam moje początki, to nie wyglądało to tak optymistycznie. Trzeba budować od zera. Nadzieja ostatnia umiera.
dzieli nas krzywda, wina i pamięć jak blizna. Zbóż te ściany teraz, nie da się ich naprawić. Trzeba zbudować od zera i nienawidź zabić. Widziałem w moim domu piekło na ziemi. Miałem nadzieję, wiedziałem, że to się zmieni. Światło z tunelu, nadzieja ostatnia umiera. Dziś jeszcze raz za